no każdy ma na swój sposób jakieś braki, tu widzimy, jeden jest lepszy technicznie, drugi jest, ma lepsze warunki fizyczne, znowu ma problemy z techniką, ten ma znowu z techniką, ten ma słabe warunki fizyczne, także tu nie wolno nikogo odpuścić, tu nie jest tak, że od razu jak ma ktoś warunki fizyczne słabe, no to już się nie nadaje, nieprawda, więc staramy się po prostu nie popełnić jakiegoś błędu, oczywiście, ja to cały czas powtarzam na samym zakończeniu, żeby ci, którzy odpadają, żeby nie czuli się jako przegrani, tylko żeby to ich zmotywowało do dalszej pracy. Obserwuje się tych niektórych dzieciaków młodych, jak naprawdę, jak adrenalina u nich jest w takich sprawdzianach, to co dopiero można mówić o takim czymś, jak zawodnik dowie się, że przykładowo wygrał. No, jest to coś niesamowitego i widać, jak ci chłopaki przeżywają to wszystko, te, nie wiem, źle zagraną piłkę, źle odegraną piłkę, strata bramki, no naprawdę widać, że oni są, nie wszyscy mają umiejętności, też trzeba sobie jasno powiedzieć, ale na pewno chęci nie można odmówić. Elementy nie tylko piłkarskie już gwarantują, że powiemy w pewnym momencie, słuchajcie, ten będzie wielki piłkarz. Nie, bo jest kilka elementów, jest charakter, przede wszystkim jak on się zachowuje poza boiskiem, w szatni jak się zachowuje i dodatkowo jak się, bo ja zwróciłem uwagę tak dzisiaj i to powtarzam już w tej grupie numer 3, 4 to również teraz powtórzę. Była taka sytuacja, że my dwóch trenerów patrzymy tutaj, a kątem oka patrzyłem, co te dwie grupy robią z piłką. Także oni znowu przyglądali się, czy my się patrzymy, więc ja podchodzę i mówię, słuchajcie, wy nie robicie tego dla mnie. Macie 4-5 minut, żeby trenować dla siebie, więc to są takie elementy, że trzeba im też przekazać, że trening jest nie dla nas, tylko trening jest dla nich. My im możemy w jakimś stopniu pomóc, więc to wszystko też zależy od tych chłopaków, z jakim podejściem właśnie podchodzą do tych zajęć.